No siema, co tam? No jaka? No dobra, no jestem. No siema, jakaś sprawa była? No, twoim ostatnim odcinkiem Q&A było 75 łapek w górę. Dobra, nic więcej nie tłumacz, ja wiem co mam robić, już idę nagrywać. A więc cześć, witajcie, z tej strony Mateusz. Słuchajcie, rekordy bijecie z Q&A na Q&A. Niestety, słuchajcie, muszę was zmartwić i powiedzieć, że następny Q&A, no bo uwierzcie, że to nie jest łatwe tak znaleźć te pytania, pomontować to wszystko, zwłaszcza, że ja mogę tylko w komputer na weekend. To następny Q&A dopiero za 60 łapek w górę. Czyli prawdopodobnie nigdy nie nagram Q&A, bo ciekawe, czy w ogóle znowu dobijecie 60 łapek, to musiało być naprawdę chore. Matpik, mam do ciebie pytanie, na które musisz odpowiedzieć szczerze. Dobra, będę odpowiadał się jak najbardziej szczerze. Pierwsze, lubisz mnie? Lubię. Zrobisz taki vlog, że pokażesz całe mieszkanie? To może zabrzmi trochę dziecinnie, ale boję się tego, że jeżeli ja bym pokazał całe mieszkanie, to może być tak, że jakiś złodziej się włamie i po prostu no będzie wiedział, gdzie wszystko, co trzymam, tak? No ale jakieś takie najważniejsze pomieszczenia mogę pokazać. I trzecie, zrobisz mi funny moments? Zobaczymy, jak będę miał czas, co zrobię. Oli Cox PL zadał pytanie, czy zbierasz klocki Lego? Jakie są twoje trzy ulubione gry? Więc tak, pierwsze pytanie, czy zbieram klocki Lego? Nie zbieram klocków Lego i te pytanie, Oli, bo chyba tak masz na imię, powinieneś zadać dla mojego brata, który po prostu uwielbia klocki Lego. On na pewno odpowie pozytywnie na te pytanie. Jego kanał macie wyświetlony właśnie w tym momencie. Jakie są moje trzy ulubione gry? Tylko w dwie gry gram, no ale dobra, improwizuję. Więc tak, pierwsza to jest na pewno CSGO. W nią przynajmniej grałam najwięcej. Znaczy najwięcej grałam w Minecrafta, ale dobra, skończmy temat. Pierwsza to jest CSGO, najbardziej ulubiona. Druga to jest pewnie Minecraft, chociaż w nią nie gram. A trzecią, w trzecią grę nie gram, bo mam tylko dwie gry na komputerze i w dwie gram. Pan Żelówka zadał bardzo ciekawe pytanie, czy oglądasz telewizję na noc? Oglądam telewizję na noc, lubię oglądać telewizję. Wiem, że niektórzy mówią, że ona jest niemodna, ale tak naprawdę telewizji to ja chyba oglądam więcej niż YouTube'a, bo naprawdę YouTube to ma takie... W porównaniu do telewizji to YouTube ma słabe filmy, tak jak moje. W porównaniu do telewizji to jest o takie... Nawet nie 2 na 10, 1 na 10. No i teraz zaczyna się seria pytań od koniec kanału. 5 pytań. Pierwsze, lubisz masło? Bardzo lubię masło, aż kładę sobie więcej na kanapki. Tak, bardzo lubię masło. Lubisz kapcie? Lubisz... A właśnie nie wiem skąd trafiłeś, bo akurat od dzisiaj sobie poszedłem do sklepu, kupiłem kapcie. Także... Znaczy, trudno mi się na początku teraz przyzwyczaić, ale chyba lubię, nie? Skoro noszę, to chyba lubię. Lubisz cynamon? W potrawach lubię, ale tak teoretycznie to nie, bo chciałam nagrać challenge, że jem prawie całą miskę cynamonu i aparat się wyłączył akurat w tym momencie, jak go zjadłem, także tak to słabo. I lubisz stonogę? Szczerze mówiąc to nie. Ogor Team zadał kolejne bardzo ciekawe pytanie. Czy jeśli śniło mi się, że się znamy, to dla ciebie przypadek czy nie? W sumie może to nie być przypadek, zależy gdzie mieszkasz. No, mieszkasz załóżmy na Śląsku, to przypadek. Bo ja mieszkam na Podlasiu, także no, możesz sobie też skojarzyć fakty. Kolejna seria pytań od Marek, pogromca Szparek. O, kreatywny nick, dobra. Trzy pytania, a nie zaraz? Tak, trzy pytania. W jakiej miejscowości mieszkasz? Nie powiem, bo ona jest bardzo mała. Czym jest dla ciebie YouTube? No YouTube to jest po prostu moja pasja i tutaj chyba nic więcej nie mogę dodać. No na YouTubie ja lubię nagrywać filmy, lubię je montować. No to po prostu to robię na YouTubie, tak? Także to jest dla mnie YouTube, no co tutaj dużo mówić. Kolejne trzy pytania od Jakuba. Pierwsze, lubisz mięso? Lubię, bez mięsa nie ma obiadu, proste. Drugie, ile masz najwięcej godzin w szkole? Dobra, ja tutaj powiem ze szkołą muzyczną, w poniedziałek. To jest 7 plus 2, tam 9 godzin w szkole i takich dni mam chyba 3. Tak, łącznie ze szkołą muzyczną. I trzecie, jaka jest twoja ulubiona gra komputerowa? No to CSGO. Co z tego, że dostałem wagbana? Szlaksa zadał pytanie, czy masz dobre oceny w szkole? To zależy, co to znaczy dobre. Dla mnie dobra ocena to jest 4, 5, 6. Więc czwórki mam,
piątek rzadziej, szóstki się prawie w ogóle nie zdarzają. Znaczy, ja jestem w pierwszym gimnazjum, żeby to było adekwatne do tego, co mówię, tak? Więc tak, mam trójki i czwórki, także czy to są dobre oceny? No nie wiem, no ta trójka to tak może, to tak nie. I słuchajcie, to by było na tyle, bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to niech napisze to w komentarzu. To może dostanie nawet moderatora. To znaczy, że to jest ktoś, kto po prostu mnie lubi, tak? Więc dostaję moderatora po prostu na live'ie. No i co, oczywiście piszcie swoje pytania w komentarzach. Do zobaczenia, miłego dnia wam życzę. Dnia, no w sumie to dzień, bo jest 16, no. Także cześć.